Dzisiaj akurat w planie był trening szybkości, kilka szybszych odcinków, marsze na płotkach. Teraz już odpuszczenie, bezpośrednie przygotowanie startowe, żeby na eliminacji 27 było jak najlepiej. Akurat dzisiaj, jak dla mnie, jest pogoda super, jest cieplutko, dlatego to jest też dobre w długich konkursach. Nie będę musiała się dogrzewać, po prostu będzie ta temperatura cały czas wysoka. Ja lubię takie temperatury, więc dla mnie jak najbardziej na plus. Sama aklimatyzacja tam w Japonii poszła bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, nawet nie odczułam tego, że zmieniłam strefę klimatyczną i czasową. Dlatego jestem bardzo zadowolona. Teraz tutaj przyjechałam wczoraj do Pekinu, nie odczuwam żadnego zmęczenia. Jestem gotowa do tego, żeby wystartować, więc jestem naprawdę zadowolona z tego, że wybraliśmy się do Japonii i tam spędziliśmy tydzień. Poczułam atmosferę wczoraj, jak tu przyjechaliśmy pod hotel. Jeszcze w Japonii nie czułam, dlatego cieszę się, że już powoli jakaś tam adrenalinka i stres się pojawia, ale też nie ma co się stresować, bo to jeszcze cały tydzień, więc można się zestresować za mocno. Ale tak, czuję atmosferę, jest tak fajnie, jak cała ekipa już się powoli zjeżdża, więc czuję, że to jest coś ważnego, że dzieje się coś ważnego i że w tym uczestniczę. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Igrzyska są najważniejsze i dla mnie to będą, jeżeli się uda i wszystko pójdzie po naszej myśli, to będą moje pierwsze igrzyska, więc na pewno bardzo ważne. Ten start, każdy start na mistrzowskiej imprezie dla mnie ważne, bo to jest takie, zbieram doświadczenie i to jest na pewno coś innego niż startować na meetingach, bo to jest gra o coś, więc na pewno to jest ważne, żeby startować jak najwięcej w takich imprezach, bo wtedy na igrzyskach będzie już takie może więcej doświadczenia.